Dzień dobry wszystkim. Chciałbym pokazać całą chemię, jaką stosuję w swojej hodowli. Były też o to pytania. Trzeba by podzielić te środki do wody, na przykład propolis. Sam robię ten propolis. 1 ml na litr. Przeważnie mówię, co stosuję, nie mówię jak. Także więc jest tutaj propolis. Nie podaję tego często. Częściej w okresie jesienno-zimowym. Za często tego też nie wolno stosować. Następnym środkiem do wody, jaki stosuję, już kiedyś pokazywałem, Mutawit. Są to witaminy, wspomaga też pierzenie. Stosuję według instrukcji, też nie codziennie, w zależności od potrzeby. Ulotki są, można przeczytać. Następnym środkiem do wody, już wspominałem, zwykły ocet jabłkowy, 10 ml na litr. Okres, kiedy świeci słońce i wiemy, że nie wymienimy wody na czas, ta woda się nam będzie psuła, to wtedy ocet. Okres jesienno-zimowy, kiedy na dworze mamy ciapę, duża wilgoć w powietrzu, też podaję. Ocet jabłkowy dobry jest przy młodych ptakach po odsadzeniu. Wtedy można to podawać. Maść, tribiotyk. Stosuję to przy otarciach silniejszych, gdzie może nastąpić krwawienie. Mam problem w tym roku, pustułka bije mi w wolierę. Jeżeli ptaki siedzą na siatce, zrywają się i mają otarcia pazurków, przeważnie tylnego, a i zdarzają się przednie. Jeżeli by krwawiły, to wtedy tribiotykiem posmarować. Nie jestem jakimś takim poradnikiem, tylko mówię, co ja stosuję. Jakieś mniejsze otarcia albo przy zakładaniu obrączek, propolis, już kiedyś to pokazywałem. Pronafit, tabletka do zadymiania tutaj na insekty. Co parę miesięcy i mi się wydaje, że wystarczy. Oczywiście Pronafit też według tutaj zaleceń trzeba sobie poczytać. Wszystkie środki, które kupuję, stosuję według zaleceń producenta. Tak samo jak i Avisanol, czyli koncentrat do wody, wapno, cały rok stosuję. Oczywiście nie stosuję tych dodatków codziennie. Albo jak mi się przypomni, tak szczerze mówiąc, albo zależy, jaki okres mamy, ten wiadomo, Avisanol stosuję cały rok, ale też nie codziennie. Jakbyśmy mieli podawać codziennie jakiś inny środek, to też niedobrze. Jeżeli już podajemy i chcemy podawać te środki, to najlepiej jakby było dzień przerwy. A jak się zdarzy nam tydzień przerwy, dwa tygodnie, to
też nic nie będzie. Ja nie podaję żadnych środków do wody, jeżeli wiem, że na drugi dzień mogę się spóźnić lub nie mienić wody. U mnie w płynnikach zawsze wody jest do pełna, z tego względu, że obowiązki różnie w pracy, i jeżeli będziemy napełniać do połowy, małe pojemniczki 60 ml, być może nam starczy, a być może nie. Także ja zawsze leję do pełna. Jeśli kolega jakiś kiedyś mnie zapytał o wodę z czosnkiem, tutaj butelka 1,5 litra. Zgnieciony czosnek, byle jak, 3 ząbki. Ja podaję do wody 1,5 litra. Doleję jeszcze 0,5 litra, czyli będą 3 ząbki na 2 litry wody. Do tego dodam 2 łyżki miodu i w takiej postaci będę podawał. To jest na odporność. Wiadomo, że żadne pasożyty też nie za bardzo lubią czosnek. To co niedobre, to dobre dla naszych ptaszków. Może nie będą chciały za bardzo pobierać i dlatego ten miód. Co to mamy? Środek, który podaje nowo zakupionym ptaszkom. Jest to środek na pasożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Podaje się go na skórę. Głównym tutaj najbardziej potrzebnym tutaj środkiem jest invermektyna, działającym. Podaje się to, ja podaję taką strzykaweczką invermektynę, jedną kropelkę na gołą skórę. Invermektyna działa przez wchłonie do krwoobiegu. Ptaszka i pasożyty zewnętrzne, jeżeli ugryzą, zatrują się i będzie spokój z nimi. I tak samo pasożyty wewnętrzne. Nie stosujemy tego nagminnie. Mówię, ja podaję to, jeżeli zakupię nowego ptaszka, chcę go odrobaczyć, to wtedy stosuję właśnie invermektynę. Stosuję ją także, jak zabiorę ptaki do środka. Wiadomo, na dworze nie mamy wpływu na to, czy miały kontakt z jakimiś pasożytami, a chcą przygotować do lęgu, ptaki muszą być czyste. I tak samo zacznie się nabywanie kanarków przez różnych ludzi i wtedy mamy spokój. Co tu jeszcze? Turbo miód pokazywałem. Oczywiście miód to nie chemia. Na tą invermektynę często mówią ludzie, że szczepią ptaki. Jest to nieprawda. Invermektyna ma swoje działanie przez jakiś okres i potem już nie działa. Także nie jest to na pewno żadna szczepionka. Nie wiem dlaczego tak ludzie mówią, że szczepią. Nie jest to szczepionka. Jest to błędne. Do kąpieli też już kiedyś wspominałem, stosuję jodynę. Krople dwie na zbiornik. Zależy w czym kąpiemy. Też nie za dużo. Jodyna ma dużo jodu, także może nam wspomóc, jeżeli kanarki łysieją. A jeszcze chciałem poruszyć jedną kwestię. Ludzie niektórzy niekiedy dzwonią, wstydzą się mówić, że mają szeki, kanareczki zmieszane. Nie ma się co wstydzić. Przyjemność w hodowli szeków, czyli zmieszanych ras kanarków, nie jest to praktykowane od dziś. Ludzie lubią kolorowe kanarki,
Ja akurat jestem zwolennikiem trzymania ptaków w czystych liniach, ale szeki wcale nie odbiegają ani śpiewem, ani budową od kanarków rasowych. Można wspomnieć tutaj arlekiny portugalskie. Przecież ktoś kiedyś to zmieszał. Jest 5 kolorów, powstała rasa arlekina. Do tego dołożona jeszcze czapeczka. Nie ma co się wstydzić. Każde ptaki mają sprawić nam przyjemność w hodowli. Ja mówię, ja jestem zwolennikiem hodowania czystych ras. I czasami może być z tym problem, bo ludzie mieszają, czasami mogą być nam szeki. Tutaj garbusiki japońskie. Ciekawe ptaszki. Także pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo za oglądanie. Witam nowych oglądających. I tak to u mnie jest. Dla nowo przybyłych, którzy nie oglądali jeszcze różne filmiki, mówię, nie jestem poradnikiem. Pokazuję tylko, co tutaj u mnie, co ja robię. Powoli odsadzam już samiczki, zaczynam już powoli składać pary. Opisuję sobie japończyki, bo potem nie będzie czasu. I zawsze jesteś do umycia, zawsze do posprzątania. Także trzymajcie się. Cześć.